Rozmowa dnia. A naszym gościem w studiu jest... Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i były minister rolnictwa. Witam panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Pan był zwolennikiem startu osobnych list PSL-u w eurowyborach. Zresztą mówił pan o tym niejednokrotnie, będąc naszym gościem, że chciałby, żeby to były osobne listy, ewentualnie powiększone jeszcze o jakieś drobniejsze ugrupowania, które chciałyby razem z wami współpracować. To dziś jako element koalicji europejskiej, jak się pan czuje? Ale to jest historia. Dzisiaj trzeba zgodnie z decyzją Rady Naczelnej wszystkie łapki na pokład i do pracy. I także jestem zaangażowany w kampanię, uczestniczę w niej, bo wynik PSL-u w tej kampanii będzie decydował o tym, czy Polska w Unii Europejskiej będzie miała reprezentację ludzi odpowiedzialnych, profesjonalnych, czy też niekoniecznie. Ja przypomnę, że to Polskie Stronnictwo Ludowe z Jarosławem Kalinowskim wywalczyło dość dobre warunki, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Przypomnę także bardzo twarde negocjacje w Kopenhadze, gdzie nawet odwołano kolację i królowa była zawiedziona, że nie może tego przyjęcia zrealizować, bo nie wszystko było jeszcze uzgodnione. Zresztą bardzo denerwował się wtedy Leszek Miller. Natomiast drugie negocjacje, te w roku 2013, no poprawiły warunki członkostwa Polski, chociażby w kwestiach wspólnej polityki rolnej. Było to prawie 3 miliardy euro więcej niż wynegocjowane w latach 2005-2007. No, patrzę teraz na listę Koalicji Europejskiej i znowu jesteście w jednej koalicji Leszek Miller i Polskie Stronnictwo Ludowe. Taka tradycja właściwie. Taka tradycja świecka być może. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No już 26 maj niedaleko. Natomiast no poczekajmy. A mówi pan, że wynik PSL-u zdecyduje o tym, ilu merytorycznych będzie posłów w Europarlamencie. Ja bym powiedział inaczej. Wynik PSL-u, czy w ogóle wynik Koalicji Europejskiej pewnie zdecyduje o tym, czy będzie koalicja przed wyborami parlamentarnymi jesienią, czy nie będzie. Panie redaktorze, myślę, że ważniejsze jest to, jaka w tej chwili w wyniku tych wyborów będzie ukształtowana struktura polityczna samej Unii Europejskiej. Na ile Europejska Partia Ludowa utrzyma swoją dominację, czy powstaną nowe frakcje i nowe ruchy, które ewentualnie mają charakter eurosceptyczny, raczej pozwalający na rozprowadzanie, rozsadzanie Unii od środka. Natomiast na ile będzie silna reprezentacja Polska, która będzie dbała z jednej strony o duży budżet całej Unii Europejskiej, z drugiej strony o wysokie środki w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, ale też ważne, kogo ewentualnie po tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje na komisarza i w jakiej dziedzinie. A jeśli mówimy o rozsadzaniu od środka, to Koalicja Europejska nie ma takich kłopotów. Jedni są w niej zwolennikami wielu socjalnych pomysłów PiS, inni zdecydowanymi przeciwnikami. Jedni popierają działania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, tak jak karta LGBT. No to musi PSL chyba bardzo uwierać. Jesteście w koalicji, więc częściowo bierzecie odpowiedzialność za to, co robią inne elementy tej Panie koalicji. Redaktorze, ja już w tych sprawach się wypowiadałem. Kwestia LGBT to jest kwestia realizacji programu samego prezydenta Trzaskowskiego, a nie kwestia programu Koalicji Europejskiej. Świetnie to wykorzystał Jarosław Kaczyński i tu pewna pochwała, no bo spryt polityka też jest ważny. Natomiast on nie ma znaczenia w relacjach wewnątrzeuropejskich. Owszem, tam mamy do czynienia z coraz bardziej podnoszącymi się ruchami, powiedziałbym, o charakterze takiej wolności i swobód nawet lewackich, ale to nie jest w mojej ocenie zagrożenie. Jeszcze raz podkreślam, Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią ludową, partią chrześcijańsko-katolicką, partią, która rzeczywiście w tych kwestiach ma ugruntowane poglądy i przypomnę chociażby, że przez 8 lat w koalicji z Platformą Obywatelską, gdzie też były różne ciągotki o charakterze lewicowym. Żaden z tych programów przez Platformę Obywatelską nie został zrealizowany. Myśmy je blokowali, więc jestem przekonany, że tak dalej będzie. A jak pan wytłumaczy taki fenomen, że kiedy patrzymy na sondaże, w których Polaków pyta się o to, jak zagłosują w eurowyborach, to widać, że Koalicja Europejska i Zjednoczona Prawica idą w wielu sondażach łeb w łeb. Raz jedni mają kilka punktów
punktów procentowych przewagi raz inni. Ale jak się już patrzy na sondaże, w których Polacy są pytani o wybory jesienne, no to tam ta różnica jest gigantyczna. Nawet w niektórych dwukrotnie więcej uzyskuje Zjednoczona Prawica niż PO. To jest tylko premia za zjednoczenie? Czy to są po prostu zupełnie inne wybory? Panie redaktorze, jest, przede wszystkim pan zwraca dobrze uwagę na to, że Zjednoczona Prawica. Po jednej stronie mamy do czynienia z koalicją co najmniej trzech partii, po drugiej stronie mamy do czynienia w sondażu tylko z Platformą Obywatelską. I mógłbym powiedzieć, że tak trochę samochwalczo, że wejście PSL do koalicji europejskiej sprawia, że poparcie dla tej koalicji jako całości jest zdecydowanie większe niż byłoby to bez Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale też trzeba sobie zwrócić uwagę na to, co niektórzy politycy podkreślają, że w momencie, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe szło do wyborów samodzielnie, wówczas mieliśmy taki trójkąt polityczny oparty właśnie na trzech wierzchołkach, gdzie ten konflikt i ten spór między Platformą a PiS-em nie miał charakteru równoważnego i że w tym sporze jeszcze uczestniczył ktoś trzeci. Nie zawsze liderem było Polskie Stronnictwo Ludowe. Przypomnę, że czasami wyprzedza nas w tym Kukiz, ale jednak mimo wszystko ta alternatywa trzeciego była. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy koalicję europejską i Polską Zjednoczoną Prawicę, mamy sytuację, gdzie rzeczywiście dla tych trzecich miejsca nie ma i nawet ta nadzieja... Jest wiosna Roberta Biedronia. Ale panie redaktorze, wiosna Roberta Biedronia zaczynała z 16, nawet więcej procent, a w tej chwili oscyluje na granicy progu wyborczego i coraz bardziej mam wrażenie, że tego progu wyborczego nie przekroczy i oczywiście nie jest to żadne moje zmartwienie. Z drugiej strony mamy też silne ruchy o charakterze narodowym, prawicowym. I też początkowo wydawało się, że jest to formacja na 10-12% eurosceptyków, a oni nie przekraczają progu wyborczego. Więc scena polityczna przy takim układzie się dualizuje. Ja uważam, że to nie czas na dualizację sceny politycznej i że po to, żeby były większe frekwencje w wyborach i wyborcy mieli lepszy wybór, trzeba po prostu większej różnorodności. I dlatego taką mam nadzieję, że ewentualnie jesienią Polskie Stronnictwo Ludowe będzie formacją samodzielną ponownie. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zadeklarował chęć włączenia się w rozwiązanie sporu o zarobki nauczycieli. Powiedział, że jeśli nie dojdzie do porozumienia do 8 kwietnia, to zwróci się do szefa ZNP, żeby przełożył termin strajku, żeby nie odbywał się ten strajk podczas egzaminów. Jakąś odpowiedź może już usłyszeliście wstępnie z drugiej strony, redaktorze, i to jest, panie redaktorze, kolejny przykład konstruktywnego podejścia, że sprawy trzeba rozwiązywać, a nie sprawami grać. Rzeczywiście, jeśli chodzi o środowisko nauczycielskie, te zapóźnienia płacowe i za poprzedniej koalicji w tej chwili są bardzo duże, że kwestia nałożonej na to reformy edukacyjnej sprawia, że ten niepokój jest, że tak powiem, jeszcze większy. I z pewnością, gdyby dzisiaj dobrze się zastanowić nad innymi elementami związanymi z rozwojem polskiego państwa, przede wszystkim z większym wsparciem i uproszczeniem kwestii związanych z biurokracją dla przedsiębiorczości, szczególnie tej małej i średniej, to być może na te podwyżki w tej chwili i dla nauczycieli, i 500+, i trzynastka emerytalna wystarczyłoby. Natomiast no, powiem szczerze, że trochę mnie zdumiało sytuacja, kiedy w momencie ogłoszenia tak zwanej piątki Kaczyńskiego wewnątrz PiS-u i pani minister Czerwińska nie mieli żadnych wątpliwości, ale kiedy ogłoszono już drugą piątkę, piątkę Morawieckiego, choć tej samej sprawy dotyczącą, to miałem wrażenie, że ta stara zasada mieszania herbaty no sprawia, że jednak wielość programów, a przynajmniej nazw tych programów sprawia, że pani minister Czerwińska ma pewne wątpliwości i mówi, że przegląda stronę dochodową, przegląda stronę wydatkową, ale od samego przeglądania, tak jak od mieszania herbaty, więcej pieniędzy w budżecie nie będzie. Więc jeszcze raz podkreślam, brak co najmniej od 2 lat dobrych ofert, propozycji dla małej i średniej przedsiębiorczości. To opinia Marka Sawickiego, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłego ministra rolnictwa. Marek Sawicki był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.